Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy i tu standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina. Bitcoina, którego cena nieznacznie nam w ostatnim czasie spadła i zdaje się, że być może na przestrzeni kolejnych dni kontynuować będzie te tendencje. Obecnie za jednego Bitcoina zapłacić trzeba niemal $41,200. Jesteśmy w okolicy dołków z początku poprzedniego tygodnia. Natomiast jeżeli ta bariera zostanie przełamana, jeżeli Bitcoin dalej będzie kontynuował rajd na południe, to w mojej ocenie mógłby on osunąć się nawet w rejon $38,000. Choć spadek nie jest najmniejszy, no bo jakby nie patrzeć, jest to ponad $3,000 poniżej obecnego kursu, to z czysto technicznego punktu widzenia taka wyprzedaż nie musiałaby być odbierana wcale w żaden negatywny sposób. Byłoby to bowiem normalną, naturalną, całkiem zdrową korektą po wcześniejszym wzroście. Warto bowiem zwrócić uwagę, że licząc tylko od dołków z połowy września, czy z 11 września do szczytów z 8 grudnia, no to Bitcoin podrożało prawie 80% w niespełna 3 miesiące. To jest naprawdę sporo. W międzyczasie nie pojawiła się żadna większa korekta. Mieliśmy tu kilkusesyjne spadki, tu kilkusesyjne spadki. Tu było jakieś zatrzymanie, nieco dłuższe, no ale dalej, tu był ruch boczny. I to tak naprawdę jest najgłębsza korekta chyba z tych, które obserwowaliśmy do tej pory. Być może właśnie do $38,000 Bitcoin nam się osunie. Natomiast to jest perspektywa krótkoterminowa, gdzie trzeba takie ryzyka uwzględniać. Natomiast w perspektywie średnioterminowej w mojej ocenie dalej ten optymizm jest widoczny, dalej nic się nie zmienia od strony fundamentalnej. Nawet w ubiegłym tygodniu doszły nam kolejne pozytywne przesłanki wynikające z tego, że amerykańska rezerwa federalna gotowa jest na to, by w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku, bardziej agresywnie obniżać stopy procentowe, począwszy od marca, kiedy to luzowanie polityki monetarnej rezerwy federalnej ma się rozpocząć, aż do końca przyszłego roku być może na każdym kolejnym posiedzeniu stopa funduszy federalnych będzie obniżana, a to oczywiście pozytywna informacja dla aktywów ryzykownych, nie tylko dla kryptowalut, ogólnie dla aktywów ryzykownych, więc akcje też na tym oczywiście powinny zyskiwać, zresztą rynek akcji w ostatnim czasie doświadcza bardzo ładnego wzrostu. Po prostu są indeksy, takie jak niemiecki DAX czy amerykański Dow Jones, które już znalazły się na rekordowo wysokich poziomach. Są indeksy pokroju Nasdaqa, które lawirują teraz w okolicy historycznych szczytów i S&P 500, któremu jeszcze trochę do tych historycznych szczytów brakuje, ale co do zasady wzrosty w ostatnim czasie były całkiem spore, no i można oczekiwać, że rynek kryptowalut także na tę ścieżkę wzrostów powróci, choć w perspektywie krótkoterminowej, w mojej ocenie, trzeba liczyć się z tym, że jakieś spadki mogą się pojawić, szczególnie, że przed nami druga połowa grudnia, a więc okres wydawać by się mogło raczej bardziej spokojny niż intensywny, dlatego że wszystkie najważniejsze dane, które mieliśmy w grudniu poznać, już poznaliśmy. Poznaliśmy dane dotyczące kondycji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, poznaliśmy dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, poznaliśmy decyzję monetarną Rezerwy Federalnej, poznaliśmy decyzję monetarną Europejskiego Banku Centralnego, Szwajcarskiego Banku Narodowego, Banku Anglii, więc wszystkie najważniejsze instytucje, co miały w grudniu zrobić, to już zrobiły. Ten ostatni okres, te ostatnie dwa tygodnie już będą prawdopodobnie przebiegać zdecydowanie spokojniej, a to całkiem dobra podkładka pod to, żeby zaliczyć jakąś korektę po to, by w styczniu być może już powrócić na ścieżkę wzrostu. Więc krótkoterminowo w mojej ocenie warto brać pod uwagę ryzyko wystąpienia spadku Bitcoina w kierunku $38,000. Oczywiście to nie musi się wydarzyć. Być może ta wyprzedaż zatrzyma się gdzieś wcześniej. Natomiast w mojej ocenie warto być na taki spadek przygotowanym. Natomiast dalej, jak już wrócimy na ścieżkę wzrostu, wybijemy ponad granicę $45,000, no to będziemy mogli tak naprawdę oczekiwać wzrostu Bitcoina, czy to w kierunku $48,000, czy zdecydowanie dalej. W mojej ocenie przyszły rok to będzie rok, w którym Bitcoin wybije nowe ATH,
czyli wystrzeli ponad granicę 70 tysięcy dolarów. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania Ethereum, którego kurs też w ostatnim czasie spadał i zbliża się do technicznego poziomu wsparcia. Jest to wsparcie w wysokości 2150 dolarów, wsparcie w okolicy którego notowania Ethereum zatrzymały się już w ubiegłym tygodniu. Natomiast jest to poziom, który testowany był oczywiście już wcześniej. O, przepraszam, tu muszę Wam podnieść w ten sposób. Czyli mieliśmy testy w połowie kwietnia ubiegłego roku, mieliśmy testy później w połowie listopada tego roku, więc całkiem, przepraszam, tu też był ten rok, kwiecień tego roku i listopad tego roku, no i teraz ten pułap testowany jest od góry, a więc jako wsparcie. Wypadał też bardzo blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu wzrostowego, więc zobaczymy, czy Ethereum będzie w stanie utanieć powyżej granicy 2150 dolarów. Jeżeli nie, to kolejne wsparcie kreśliłbym bardzo, bardzo blisko, bo to by był pułap mniej więcej 2090-2100 dolarów, więc naprawdę niewiele, niewiele niżej. Natomiast w przypadku ewentualnego zejścia dalej, no to można by brać pod uwagę nawet ryzyko spadku w kierunku 1920-30 dolarów, więc tu już zasięg byłby zdecydowanie, zdecydowanie większy, ale w pierwszej kolejności skupiajmy się na tym pułapie. 2150 dolarów to nie jest taki wcale mało istotny pułap wsparcia. Jest to naprawdę dość ciekawa strefa, której pokonanie nie musi wcale należeć do najłatwiejszych. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na Algorand. W tym przypadku też oczywiście ostatnie dni przebiegały pod dyktando ruchu spadkowego, w efekcie czego algo odbiło się od poziomu wsparcia zlokalizowanego w wysokości 21,4 centa, mniej więcej oczywiście 0,2140. Pierwsza reakcja podażowa w okolicy tego poru pojawiła nam się 9 grudnia, kolejna pojawiła się 13 grudnia, no i taka jedna chyba z największych 15 grudnia, kiedy to doszło do powstania prospadkowej formacji objęcia Bessy. Ostatnie dni też przyniosły rajd spadkowy, w efekcie czego notowania algo nie tylko odbiły się od tego oporu, ale osunęły się także poniżej 20 centów i obecnie testujemy kolejne wsparcie. Troszeczkę Wam teraz przybliżę. I teraz tak, jeżeli chodzi o układ wsparć, w mojej ocenie na takie szczególne wyróżnienie zasługują 4 poziomy, z czego 3 pierwsze pokrywają się z istotnymi mierzeniami Fibonacciego. Pierwszy 18,5 centa, poziom, który pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibo, poziom, który obecnie jest testowany. Bardzo fajna strefa. Jeżeli natomiast notowania Algorand nie odbiją się od tego pułapu i kontynuować będą rajd na południe, wówczas następne wsparcie zlokalizowane ma w wysokości 17,4 centa. Jest to poziom, który pokrywa się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu wzrostowego. Następne wsparcie to jest 16 centów i wypada ono dość blisko złotej proporcji, czyli mierzenia 61,8% korekty Fibo z ostatniego ruchu wzrostowego. No i dalej następne, czwarte już wsparcie w wysokości 14,7 centa. To nie pokrywa się z żadnym wartościowym mierzeniem Fibo, natomiast 4 bardzo fajne poziomy. Stawiam, że w okolicy któregokolwiek z nich, któregoś, pojawi się większa presja popytowa, która zainicjuje odbicie i powrót na ścieżkę wzrostów. Natomiast na tym etapie jeszcze takiej reakcji popytowej nie mamy, więc ciężko jest powiedzieć, czy to będzie już teraz, czy to będzie dopiero za chwilę, czy może jeszcze dłużej będziemy musieli na to poczekać, ale stawiam, że algo nie musi spadać poniżej 14,7 centa. Do tego poziomu jak najbardziej byłoby to zrozumiałe. Dalej myślę, że tak łatwo spadać nie będziemy. Ok, lećmy dalej, zerknijmy sobie na notowania OP, a więc Optymizm, projektu, którego kurs odbił się już kilka ładnych dni temu od technicznego poru zlokalizowanego w okolicy 2,40 dolarów. No i prawda jest taka, że jeżeli tylko ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie notowania Optymizm mogłyby zmierzać nawet w kierunku wcześniej pokonanego poru, teraz stanowiącego oczywiście dość istotne wsparcie, w wysokości 1,86 dolara. Jest to poziom, który testowany był już w połowie stycznia bieżącego roku jako opór. Następnie w marcu testowany jako wsparcie, a później i w maju, i w sierpniu, i w listopadzie był testowany jako opór. Więc bardzo, bardzo fajna strefa, jedna z ciekawszych notabene, więc 1,86 dolara. Natomiast uważam, że po tym ruchu wzrostowym, który się tutaj wydarzył, doszło już do zmiany nastawienia rynku, więc ten spadek postrzegam jako formę tymczasowej korekty, po zakończeniu której Optymizm powróci na ścieżkę wzrostów. A wybicie późniejsze ponad 2,40 mogłoby nam napędzać dalszą zwyżkę, czy to w kierunku 2,74, czy dalej nawet powyżej gdzieś tam 3,10, czy jeszcze wyżej. Ok, lecimy dalej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście na dziś do przeanalizowania, to Dash. Notowania Dasha od kilku dni spadają. Dziś o poranku mamy też spadek już przekraczający 2%. I przybliżając sobie troszeczkę, zauważycie, że Dash zbliża się do linii tendencji wzrostowej. Ona wypada nieco powyżej granicy 30
dolarów, 30,5 dolara, 30 dolarów 60 centów mniej więcej. No i teraz, czy jest to ważna linia tendencji? W tym momencie nie. W tym momencie tak naprawdę jest to linia, którą mam wyrysowaną raczej jako ciekawy punkt odniesienia, ale nie przywiązywałbym do niej jakiejś ponadprzeciętnie dużej wagi. Dlatego, że o ile horyzontalny poziom możemy wyznaczyć sobie łącząc dwa wierzchołki, dwa dołki, wierzchołek z dołkiem, różne kombinacje, nie ma z tym problemu, o tyle z liniami trendu, liniami tendencji kreślonymi w ten sposób byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Dlatego, że mogę wziąć linię tendencji i połączyć dwa losowe dołki, dwa losowe wierzchołki. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko, że prawdopodobieństwo, że linia tendencji poprowadzona przez tak dwa losowe punkty będzie później respektowana przez rynek, jest bardzo, bardzo niewielkie. Dlatego w przypadku linii tendencji warto poczekać na trzeci test. To trzeci test jest takim, powiedzmy, testem weryfikacyjnym i od czwartego podejścia ewentualnie ta linia zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. Więc ja ją teraz mam jako ciekawy punkt odniesienia po to, żeby ewentualnie obserwować, czy notowania Dasha zareagują w okolicy tego wsparcia, natomiast nie przywiązuje się do tej linii jakoś szczególnie mocno. Jeżeli ona zostanie pokonana, nic złego się nie stanie, natomiast będzie trzeba przygotować się na możliwość nieco głębszego ruchu spadkowego w kierunku być może nawet mniej więcej 28 dolarów. Tam jest kolejny pułap wsparcia, oczywiście plus minus, no bo czy to będzie 28, czy to będzie 28 dolarów i 20 centów, no tego już nie będziemy w stanie wyznaczyć. Zresztą wszystkie poziomy, które Wam pokazuję, to są pewne strefy orientacyjne, a nie poziomy wyznaczane co do centa, co do dolara, co do dolarości, czy jakiejkolwiek innej jednostki miary. Więc okolice 28 dolarów, poziom, który testowany był w połowie czerwca jako wsparcie, następnie testowany był z początkiem października jako opór, no i w drugiej połowie listopada znowu był testowany jako wsparcie. No w pierwszej połowie listopada też był testowany jako wsparcie, więc dość fajny punkt. No ale tak jak mówię, tą linię tendencji mimo wszystko warto sobie wyznaczyć jako ciekawostkę. 19 października pierwszy test, 21 listopada drugi test, no i kto wie, być może za chwilę test po raz trzeci. Jeżeli się odbijemy, no to tak naprawdę Dash mógłby zmierzać dalej na północ, czy to w kierunku tych ostatnich wierzchołków, albo dalej 39 dolarów 50 centów, to Wam jeszcze raz oddalę ten wykres, to zauważycie, że to 39,50, bardzo fajna strefa, testowana i jako wsparcie, i testowana jako opór, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny punkt. My przechodzimy dalej, zerknijmy sobie na notowanie Arbitrum, gdzie również obserwujemy, no okej, tam jeszcze nie obserwujemy, będziemy obserwować za chwilę, tu już obserwujemy test linii tendencji wzrostowej kreślonej po dołkach z drugiej połowy października, z drugiej połowy listopada, no i tu też w ostatnich dniach tych testów jeszcze było kilka. Obecnie jest to wsparcie, które jest testowane, natomiast powstaje pytanie, czy rynek nie podejmie próby zejścia poniżej. W mojej ocenie szanse na spadek są całkiem spore. Jeżeli to się wydarzy, jeżeli notowania Arbitrum osuną się poniżej obecnie testowanego pułapu, to w mojej ocenie warto by było przygotować się na ryzyko spadkowe w kierunku mniej więcej 94-97 centów. 0,9420 do 0,97 to jest strefa. Nie traktuję tych poziomów oczywiście jako dwóch odrębnych wsparć. Jest to jedna po prostu nieco szersza strefa. Testowana była ona w połowie czerwca, testowana była ona w sierpniu, następnie jako opór testowana była z początkiem października, a jako wsparcie po raz ostatni w drugiej połowie listopada. Więc to jest ewentualnie kolejny pułap wsparcia, do którego notowania Arbitrum mogłyby dążyć, jeżeli osuną się poniżej obecnie testowanej linii tendencji wzrostowej. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest MANA, a więc Decentraland. Projekt, którego kurs jeszcze w pierwszej połowie grudnia podejmował próbę wybicia powyżej granicy 51,5 centa, natomiast próba ta bardzo szybko została zanegowana, rynek błyskawicznie wrócił poniżej tego pułapu, następnie dotarł i zatrzymał się w rejonie 47 centów, czyli w okolicy bardzo, bardzo lokalnego poziomu wsparcia wyznaczonego na podstawie wierzchołków z listopada. Pojawiło się odbicie, ale tym razem odbicie już nie przekroczyło poziomu 51,5 centa, tylko zatrzymaliśmy się na tej wysokości. To tam dokładnie w miniony piątek, 15 grudnia pojawiła się reakcja podażowa. W niedzielę obserwowaliśmy spadek o prawie 4,5%. Dziś o poranku też obserwujemy spadek, w efekcie którego Decentraland powróciło w rejon 47 centów. Jeżeli ta bariera zostanie przełamana, czyli jeżeli kurs osunie się poniżej, no to w mojej ocenie trzeba będzie przygotować się na spadki w kierunku A 43 centów, tak jak teraz jest mój kursor. Tu lokalny opór, tu lokalne wsparcie, więc mniej więcej to jest poziom numer 1. Dalej, być może 41 centów, choć to taki poziom trochę wyznaczany na siłę,
dalej 37-38 centów, no i jeden z ciekawszych poziomów to jest 36 centów, więc nie jest tak, że mamy gołą przestrzeń, tak powiedzmy od 47 do 36 centów. Tych poziomów mniej istotnych oczywiście będzie tutaj kilka, natomiast rzeczywiście w mojej ocenie jest ryzyko, że wsparcie, które obecnie jest testowane, zostanie pokonane i Decentraland będzie jeszcze przez kolejne no, kilka dni, może kilkanaście nawet, kontynuować rajd spadkowy. Nie mówię, że musimy osuwać się aż do 36 centów, ale myślę, że rzeczywiście te spadki mogą być jeszcze kontynuowane. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest Sand, a więc The Sandbox. Projekt, którego kurs odbił bardzo ładnie od pułapu mniej więcej 59 centów. No i cofnął się do rejonu wcześniej pokonanego oporu. Teraz jest to wsparcie w wysokości 49 centów. Poziom tu testowany ładnie jako wsparcie, tu testowany jako opór, teraz znowu testowany jako wsparcie. Choć pojawiła się w jego okolicy reakcja popytowa w połowie ubiegłego tygodnia, no to wzrosty trwały raptem 2 dni i znowu wróciliśmy w rejon tych 49 centów. Świadczy to o tym, że presja popytowa nie jest w tym momencie jakaś szczególnie duża, a to zwiększa prawdopodobieństwo, że obecnie testowane wsparcie może wkrótce zostać pokonane. Co za tym idzie, notowania The Sand mogłyby zmierzać dalej na południe do kolejnego wsparcia, a to zlokalizowane jest w okolicy 44, nieco powyżej 44 centów, 44,1, powiedzmy, czyli 0,4425, mniej więcej poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z połowy listopada bieżącego roku i to jest pierwsze wsparcie najbliżej położone, już poniżej tego obecnie testowanego, na które zwracałbym tu szczególną uwagę. Kolejnym projektem, który chcieliście, żebym omówił w tym tygodniu, jest One, a więc Harmony. Projekt, którego kurs dobił w ostatnim czasie w rejon 1,7 centa. Była jakaś próba może wybicia, ale próba chwilowa, właściwie małą luką wzrostową i bardzo szybko pojawiła się silna presja podażowa. Obecnie, jak troszeczkę przybliżymy, to Wam pokażę, obecnie notowania Harmony też są w rejonie lokalnego poziomu wsparcia. Nie jest to jakaś turbo istotna strefa, tu była testowana jako opór. Tu też rynek się na chwilę zatrzymywał, teraz jest testowane jako wsparcie. Natomiast jeżeli rynek osunie się poniżej tego pułapu, to zwracam Waszą uwagę na dwa wsparcia. Pierwsze, wyznaczone na podstawie dołku z drugiej połowy listopada, czyli okolice mniej więcej 1,2 centa, 0,0121 powiedzmy. I drugie, nieco powyżej 1 centa, 0,0105. To są dwa dość ciekawe pułapy wsparcia. Myślę, że możemy zatrzymać się już przy tym pierwszym, natomiast no, rzeczywiście na przestrzeni kolejnych dni nie zdziwiłbym się, gdyby ta wyprzedaż była jeszcze kontynuowana. Kolejnym projektem, tu zdecydowanie odbiegającym od szerokiego rynku kryptowalut, jest Injective. Projekt, którego kurs, no co mam mówić, no on wystrzelił, on dosłownie wystrzelił. Tutaj rajd wzrostowy jest olbrzymi, licząc od dołków z, no powiedzmy, połowy września do szczytów było 440%. Przypomnijmy, Bitcoin w tym czasie wzrastał o niespełna 80%, a tu prawie 440%. Licząc od dołków z początku roku, to jest 2670% od początku roku, a tak naprawdę jeszcze rok się nie zakończył. Okej, wątpię, szczerze powiem, wątpię, żeby notowania Injective miały przed końcem tego roku wybić jeszcze powyżej tych 34 czy 35 dolarów. Stawiam, że teraz ta druga połowa grudnia będzie okresem nieco spokojniejszym. Natomiast pytanie pozostaje jedno. Dokąd mogłaby dotrzeć ewentualna korekta, gdyby rzeczywiście spadki się pojawiły? Z technicznego punktu widzenia mogłaby ona być bardzo, bardzo głęboka. Ja kreśliłbym jedno wsparcie w okolicy 22 dolarów i 30 centów, drugie wsparcie w okolicy 18 dolarów i 50 centów. Więc jedno i drugie jest względnie daleko od obecnego pułapu cenowego. Natomiast żeby nie było tak pesymistycznie, to warto zwrócić uwagę, jak wyglądała ostatnia korekta, kiedy rynek zatrzymał się w przedziale między 14,20 a 18,50 i wcale nie cofnął się w rejon pokonanego wcześniej oporu, teraz wsparcia, w wysokości mniej więcej 10 dolarów, bo tu też był opór, wybity, zaczęła się korekta i teoretycznie dotąd mogła spaść. Nie spadliśmy tutaj, zatrzymaliśmy się w tym przedziale, był ruch boczny, więc być może teraz też tak wielkiego spadku nie będziemy mieli, tylko zatrzymamy się w jakimś ruchu bocznym, utkniemy na kilkanaście dni albo na kilka tygodni nawet w jakiejś konsolidacji, pewnie szerszej niż węższej, po to, żeby później wrócić na ścieżkę wzrostu. Więc choć z technicznego punktu widzenia warto brać pod uwagę, że rynek może osunąć nam się w rejon 22-30,
albo nawet w bardziej pesymistycznym scenariuszu w okolice 18,50, to przykład ostatniej korekty pokazuje, że nie musi się tak wcale zdarzyć. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania Cardano, a więc naszej popularnej ady, której kurs w ostatnim czasie dość wyraźnie topnął. No i zdaje się, że te spadki mogą być jeszcze kontynuowane. Pierwsze wsparcie względnie bliskie moglibyśmy kreślić sobie w rejonie 55 centów, natomiast jeżeli ono zostanie przełamane, to kolejne dopiero w okolicy 46 centów, czyli ten zasięg już tu jest zdecydowanie większy, no bo jakby nie patrzeć, jest to 11 centów poniżej aktualnego pułapu cenowego, więc przestrzeń całkiem spora. Stawiam, że jak najbardziej Cardano może do tego pułapu zmierzać, natomiast w mojej ocenie nie będzie to jakiś ponadprzeciętnie dynamiczny spadek, raczej nie wydarzy się to dzisiaj czy jutro. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby wydarzyło się to w perspektywie najbliższego tygodnia nawet. Stawiam, że to będzie zdecydowanie spokojniejszy ruch. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Yearn Finance. Jeżeli chodzi o notowania Yearn Finance, no to w tym przypadku zauważymy najpierw spektakularny wystrzał, później całkiem spory ruch spadkowy, odbicie. No i widzimy, że ta zwyżka zatrzymała się już w rejonie bardzo fajnego poziomu, bo pułapy, które tu były właściwie rozjeżdżane, czyli 7400, 9400, 10600 i 12400, tu znowu były rozjeżdżane i teraz po raz kolejny już są znowu bardzo ładnie respektowane. Zatrzymaliśmy się w rejonie 7400, dobiliśmy do 9400, znowu reakcja podażowa, no i zdaje się, że Yearn Finance będzie w najbliższym czasie podążać właśnie w kierunku ostatnich dołków, czyli w kierunku 7400 dolarów. Zasięg nie jest olbrzymi i zdaje się, że raczej kwestią czasu jest tylko to, kiedy notowania Yearn Finance do tego wsparcia nam się osuną. Pytanie tylko, czy zatrzymamy się w okolicy tego pułapu, czy będziemy spadać niżej. Jeżeli będziemy spadać niżej, to kolejne wsparcie kreśliłbym w okolicy mniej więcej 6500, może troszkę poniżej 6500 dolarów, jeżeli chodzi o kolejny pułap wsparcia. Tu był testowany jako wsparcie, tu był testowany jako opór, więc nie jest to żadna jakaś ponadprzeciętnie istotna strefa, ale mimo wszystko coś trzeba by wyznaczyć. Nie można brać pod uwagę, że jak spadniemy poniżej 7400, to będziemy lecieć do 5600, więc takim pośrednim poziomem bez wątpienia mogły być okolice nieco poniżej 6500 dolarów. Z mojej strony to by było na tyle. Bardzo serdecznie Wam oczywiście dziękuję za udział w tym dzisiejszym programie. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie proszę też znać w komentarzach, co to mają być za kryptowaluty. Wszystkiego dobrego dla Was. Ja jeszcze tylko przypominam na koniec, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę oraz w piątek punktualnie o godzinie 10, także trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce, cześć!